A na koniec ją po prostu wklepuję jeszcze tak, przykładając dłonie do buzi, więc przykładając dłonie do twarzy, więc... Cześć kochani, nagrywam ten wstęp chyba po raz 10, bo totalnie dzisiaj nie mogę znaleźć odpowiedniego kadru. Cześć moi drodzy oglądacze, podglądacze, obserwatorzy. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film, taki króciutki film, który, no, w którym wykonywałam koleżance... Cześć kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Tak, właśnie, miałam zamiar nie nagrać dla was filmu. Pokazywać wam takie bardzo proste stylizacje, jeżeli chodzi o właśnie manikir hybryd... Bez sensu. Nie, a tak naprawdę dzisiaj miało nie być filmu, moi drodzy, a to za sprawą mojej przygody skórnej. Cześć dziewczyny, witam was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj przybywam do was z testu. Full HD. Jak sam tytuł wskazuje, poparzyłam sobie skórę używając kremu. I od razu powiem dla wszystkich tych, którzy chcieliby mnie hejtować w komentarzach, że jestem po konsultacji z lekarzem z kliniki skórno-wenerologicznej, w związku z czym mogę tutaj wyrazić swoje zdanie oparte na swoim własnym subiektywnym doświadczeniu i na obiektywnej opinii lekarskiej. I to jest istotne dla tego tematu. A mowa tutaj o cudeniku pod tytułem Eveline Ideal Cover Full HD od Eveline. Dzisiaj przychodzę do was z filmem o tym, dlaczego miało nie być filmu. Nawet nie wiecie, ile czasu zajmuje przygotowanie się do nagrywania takiego filmu. Tak, na przykład nie wiadomo, jaką sobie dać pomadkę, nie wiadomo, jaką zrobić fryzurę, nie wiadomo, w co się ubrać. I koniec końców, kiedy już to wszystko wybierzecie, to okazuje się, że na przykład zmienia się całkiem światło, robi się ciemno i w ogóle wszystko jest do kitu. Takie życie youtubera. Taki, wiecie, w zbliżeniach, jak to u mnie fajnie bywa. Podkładu z Revlon. Jest to na tyle będzie współpracował właśnie z... Na tyle będzie się fajnie wtapiał w cerę i z nią współpracował, że w ogóle nie będzie ani wyczuwalny na twarzy, ani tym bardziej zauważalny. Swoją drogą mam nadzieję, że film ten okazał się być jednak krótki, tak jak staram się to ostatnio realizować. Z tego co wiem, to gdzieś na internecie czy na Allegro... Aha, i na ustach mam Rimmel The Only One w kolorze Revolution Red. Bardzo fajny kolor, prawda?